Hejka kochani, dziś bardzo serdecznie zapraszam Was na kolejny filmik haul zakupowo-lumpeksowy z naciskiem zakupowy, bo się nie oszczędzałam finansowo również, więc będzie mi miło pochwalić się tym, co kupiłam i może kogoś tu zainspirować. I mamy ten kadr, na który ja mocno czekałam i kombinowałam, a wystarczyło tylko, żeby rozjaśniło się w mojej głowie, że ten statyw się wyciąga, a ja mam stolik, takie lustereczko, że widzę, że mnie widać. Nieistotne. Jeszcze pomyślałam sobie, zero sztucznego światła, dziś tylko naturalność, bo będę chciała Wam powiedzieć też o produkcie pod oczy. Ale to słońce jest dziś tak intensywne, że i tak rolety zostały zasłonięte, ale widzę, że jak teraz tutaj przycupłam już do Was, to chyba jak odsłonię to, to trochę więcej tego naturalnego światła będzie. Dziś koniecznie mi na tym zależy, ponieważ przychodzę do Was, zanim zacznę Wam pokazywać swoje zakupy, przychodzę do Was z produktem pod oczy. I to nie jest współpraca, to nawet nie jest żaden barter. Po prostu marka Sennelle wysłała mi rozświetlająco-liftingujące multipeptydowe serum pod oczy i na powieki, do tego, żebym sobie ten produkt przetestował. I ja pomyślałam sobie, ok, kolejny produkt pod oczy, może być ciekawie, ponieważ w moim przypadku ja myślałam, że jestem gruboskórna. Okazuje się jednak, że nie wszędzie. I też jęczałam Wam dużo tutaj o moich pandach, o moich tych cieniach pod oczami. Ja już naprawdę dłuższy czas temu zrezygnowałam z jakichkolwiek odżywek do rzęs, bo wiecie, bimatoprost, coś, co podnosi ciśnienie w oku, coś, co też może powodować zasinienia. Już nie wiedziałam, co robić. Kosmetyki koreańskie, płatki złote, płatki z kwasem hialuronowym, nawilżające. Klepałam, używałam, słuchajcie, szczypało. Po prostu Wam powiem to w największym skrócie, mnie po prostu te produkty uczulają, szczypią, a tak nie powinno być, kiedy pod naszymi oczami gdzieś tam lądują jakieś płatki typowo nawilżające. Ja gdzieś już łzawiłam, słuchajcie, płakałam przy tych produktach. Nakupowałam tego, mam tego całą szafkę. Mówię, dobra, przysyłajcie, zobaczymy. I wiem, że na ten produkt była jakaś promocja ostatnio, bo to nie wiem, czy to jest jakaś nowość. Nie wczytywałam się, będę szczera. Ale ja się nie wyrobiłam z pokazaniem Wam tego produktu w trakcie tej promocji, ponieważ pomyślałam, że jeżeli mam rzetelnie coś tu o nim powiedzieć, to dam sobie trochę więcej czasu. I kochani moi, na załączonym obrazku, w tym naturalnym świetle, możecie sami stwierdzić, czy rzeczywiście jest jakaś różnica. Ja ją widzę, namacalnie widzę tą różnicę, że te takie mocne cienie troszeczkę się zniwelowały. Ja ostatnio też miałam problem. Miałam pryszcza centralnie pod okiem, więc pod tym, jeżeli widzicie tutaj jakieś zaczerwienienie, to nie jest nic innego, jak po prostu pozostałości po tym, co mnie ostatnio przykrego spotkało. I tutaj mamy też produkt, który nakładamy pod oczy i na powieki. Mi szczególnie tego brakuje, jeżeli chodzi o kremy pod oczy, bo tam producent nawet nie wspomniał, że można to sobie położyć na powieki, a tam też jest skóra, która wymaga od nas takiego zaopiekowania się. Więc co mogę powiedzieć, jeżeli chodzi o ten produkt? Widzicie, zasinienia są mniejsze. To nie jest tak, że one zniknęły, że to jest tak spektakularny produkt, ale też nie użyłam jeszcze całego opakowania, więc mam nadzieję, że one jeszcze z biegiem używania będą się zmniejszały. Ale jeżeli macie problem z tym, żeby dopasować sobie krem, który Was piecze, szczypie, słuchajcie, idźcie jak w dym w ten produkt. Naprawdę serdecznie Wam polecam. Sennelle rozświetlająco-liftingujące multipeptydowe serum pod oczy i na powieki, kochane. I druga rzecz, o której chcę Wam przypomnieć i powiedzieć. I teraz jak na złość. No chwila. Czy matka natura się na mnie uparła? Czy ona mnie nie lubi? No jest to, zobaczcie, tak to było, że nie można było usiąść, a teraz to ciemno. Bardzo nie, bardzo jestem zła na ten fakt, bo rzeczywiście szczególnie mi zależało, żebyście to tutaj rzetelnie zobaczyli. Dobra, kontynuujemy. No cóż, już jak ja już ruszę, to ja się, słuchajcie, nie zatrzymuję, bo jak ja bym teraz przerwała, to ja już bym potem nie nagrała, odpuściła sobie i tak dalej. Więc tutaj jest trochę z tym światłem, nie, to nie ma sensu, przysłonię to. No, cóż za profesjonalizm. Niech już będzie tak jak jest. Suszarka do włosów.
Przypominam. I teraz mi powiecie, Bożena, no przecież z Twoją fryzurą, co Ty tutaj w ogóle za brednie opowiadasz? Uwierzcie mi, gdybym wysuszyła te włosy swoją starą suszarką, to tutaj moje wulume byłoby takie, a ta strona w ogóle nie nadawałaby się do tego, żeby to pokazać. To nie jest spektakularnie jak po prostownicy, ale już sam dotyk tych włosów sprawia mi ogromną przyjemność. Ja nie kładałam żadnego olejku, po prostu je wysuszyłam i pomyślałam sobie, jak będę nagrywała, koniecznie muszę jeszcze wspomnieć o suszarce. Dlaczego? Dlatego, że dla mnie kupowanie żelazka czy suszarki no polegało na tym, że żelazko ma być gorące, a suszarka ma suszyć włosy. Tyle. Otóż nie. Chcę Was uświadomić, bo może ktoś myśli podobnie do mnie. Kochani moi, jeżeli teraz na przykład planujecie zakup suszarki, to nie jest tak, że Was konkretnie namawiam na ten model, czy Dysona, czy na coś innego. Ale zwróćcie uwagę, poczytajcie, zastanówcie się, bo suszarka naprawdę w suszarce jest nierówna. Ja widzę ogromną poprawę, jeżeli chodzi o moje włosy, a też zwróćcie uwagę na to, że są oczywiście przepięknie, ale jednak rozjaśnione, co powoduje dodatkowe przesuszenie. A tu bez olejku naprawdę petarda. Rzeczywiście ja wyglądałam jak taki przesuszony stary mop, kiedy używałam swojej starej suszarki. Ta naprawdę mi pomaga, także pamiętajcie o tym. Nie wiem jak z żelazkiem, bo rzeczywiście jak kupowałam ostatnio żelazko, to weszłam do chyba RTV, czy do, tak ja chyba RTV Euro AGD jakoś częściej odwiedzam niż Media Eksperta, ale jak wchodziłam tam po żelazko, no to myślę sobie, chcę kupić coś, co prasuje, czyli żelazko. I jeszcze Pani mi powiedziała, bo wybrałam takie czarne, w sumie najtańsze, no wie Pani co, mam jeszcze takie zielone 30 zł tańsze. Ja mówię, chociaż troszeczkę ono tą zielenią psuje mi design mojej garderoby, ale także jeżeli chodzi o żelazko, to się nie wypowiadam, bo używam najtańszego. Podejrzewam, że jeżeli to mi się zepsuje, to też trochę bardziej skupię się na tym, bo już wiem, że tego typu produkty też się od siebie po prostu różnią. Przechodzimy do zakupów. Część najprzyjemniejsza, ale zaraz. Zanim jeszcze pokażę Wam moje zakupy, to tutaj tylko domknę szufladę, tak, i coś Wam pokażę, ponieważ ja ostatnio obiecywałam sobie, Bożena, będziesz systematycznie pojawiała się na YouTubie, jesteś YouTuberką, przesz do przodu, co tydzień masz coś do powiedzenia, zresztą ja zawsze, w każdej, o 12 nocy byście mnie obudzili i ja jestem skora do rozmowy. Natomiast gdzieś ostatnimi czasy moje samopoczucie i gdzieś taka próba znalezienia czegoś, co spowoduje, że będę mogła może nie to się, co się wyciszyć, ale gdzieś poczuć się lepiej. Pamiętam jak za czasów, kiedy na świecie jeszcze nie było Corneli, namiętnie układałam puzzle. Naprawdę, słuchajcie, same zamki. Gdzieś u mojej mamy na strychu są te puzzle i jest tego multum. Potem jak Cornela się urodziła i gdzieś w domu bywała, to ja byłam przerażona, że nie wiem, mogłaby zjeść tego puzzla, prawda? Bo się, wiecie, czarne myśli, no nie? Więc z tego zrezygnowałam i ostatnimi czasy wróciłam do czytania książek wieczorami. W ogóle nie mam żadnego Netflixa, miałam ostatnio Sky Showtime, bo tam chodziło mi o Burmistrz Kingston, chyba coś takiego obejrzałam, ten serial bardzo fajny, ale oprócz tego serialu nie mogę Wam polecić w ogóle tej platformy, bo tam kompletnie nic nie ma. No ale nieważne, wyciszam się, jeżeli chodzi o filmy, nie wciągam się w żadne seriale, wróciłam do puzzli. Moi kochani, wróciłam do puzzli i teraz chcę Wam to pokazać. Nie to, żeby się pochwalić, ale naprawdę, jeżeli ktoś z Was szuka czegoś takiego, co będzie go mogło odrobinę wyciszyć, spowodować... Na przykład u mnie to jest może tak, że ja przy układaniu puzzli potrafię się totalnie zrelaksować. Jeżeli nie możecie znaleźć czegoś dla siebie, to mogę Wam serdecznie polecić dziś wieczorem plan zakończenia tych puzzli. Mam nadzieję, że się uda. Nie wiem, jakie będą kolejne, ale robię tak, że po prostu układam puzzle, wkładam ostatniego puzzla i wtedy dopiero myślę o tym, co będzie kolejne. Nie kupuję na zapas. A teraz zakupy. No i okej, zakupy. To, co dziewczyny lubią najbardziej, a te, które się do tego nie przyznają, po prostu oszukują same siebie. No oczywiście żartuję. Kochani, pierwsza rzecz, którą sobie zakupiłam, to są New Balance. Moje pierwsze w życiu. 41 lat na karku, pierwsze New Balance. I New Balance, jeżeli chodzi o model, to 574.
Dlaczego? Ja długo się nie mogłam w ogóle, bo to mój mąż mnie tak namawiał, że bo on tylko w niebalansach chodzi, mówi, kup sobie wygodne, fajne i tak dalej. Ale tak gdzieś nie chwytały mnie za serce. Gdzieś to poczucie estetyki odrobinę nam się rozjeżdżało. Ale pojawił się ten model w tym przepięknym kolorze. Ja nie wiem, on mi się kojarzy z takim mlecznym budyniem, albo mocno mlecznym ptasim mleczkiem, albo mocno mleczną wedloską. Może nie będę rozwijała dalej tego tematu, bo będę tylko wymieniała, z jakimi słodkościami kojarzy mi się ten kolor. Więc zamówiłam, to nie była prosta rzecz, od razu Wam mówię, to nie była prosta rzecz, bo gdzieś tam odsyłałam, bo kolor nie ten, rozmiarów nie było. Dopiero na stronie New Balance'a znalazłam i zamówiłam. No i co? Poczytałam sobie też trochę na forum, jeżeli chodzi o te buty, jeżeli chodzi o ten konkretny model, ja nie pamiętam jaki to jest, to na języku będzie, znaczy ja nawet nie zobaczę. Jak ktoś będzie ciekawy, to najwyżej odpiszę w komentarzach. Bardzo mi się spodobało też, że ta podeszwa tutaj nie jest w takim chamskim kolorze białym, że ta N-ka jest też w kolorze podobnym do buta, że on cały jest taki zamszowy. Ale co? Najistotniejsze, jeżeli chodzi o ten konkretny model, to gdzieś czytałam, że to wykończenie pozostawia wiele do życzenia i rzeczywiście, ja za te buty zapłaciłam 399 zł, bo one gdzieś już były przecenione, pierwotnie to było chyba 549 zł i gdybym tyle zapłaciła, to byłabym na maksa wkurzona. I o co chodzi? Bo ja porównanie mam, bo tutaj w szafce u męża jest kilka par tych New Balance'ów. Co to jest? Tu tą watę widać, słuchajcie, to takie wykończenie, no... Coś tu nie zagrało i jeżeli chodzi o język, to mamy normalnie taką żółtą pianę, więc piankę, więc kurczę, tak nie do końca, tak to nie skradło mojego serca, jeżeli chodzi o wykonanie, chociaż tutaj ten materiał no jest fajny, no nie, ja sobie oczywiście go zaimpregnowałam, żeby tam, jak wyjdę gdzieś w jakąś kałużę, prawda, no nie zadziałają może tak jak kalosze, no ale gdzieś, no, napiszcie mi w ogóle, co Wy o tym myślicie, bo to są moje pierwsze New Balance. I właśnie ten model 574 dlatego, żeby ta moja stopa tam sobie swobodnie mogła w tym bucie być, bo one są takie delikatnie szersze, więc tak one prezentują się na nodze. Ja do tej pory gdzieś dziwnie czuję się z tym, że chodzę w sportowym obuwiu, które nie jest białe, to dziwne. Dobra, może tutaj, ja nie, tu odsłoniłam. Jezu, naprawdę robi się ciemno. Nieistotne. Więc tyle o butach. Napiszcie mi, jaki model według Was jest najwygodniejszy, bo może ja też trochę źle celowałam, bo rzeczywiście, jak już trochę w tych butach pochodziłam i co bym mogła powiedzieć, no to właśnie, że wkurza mnie to wykończenie, ale to też, to jeżeli jest takie podwyższenie, ta noga trochę idzie do przodu i czasami czuję taki delikatny opór na palcach, natomiast tutaj pięta gdzieś mi tak no, po prostu lata, więc dajcie znać, bo na pewno macie, na pewno używacie, więc New Balance. A druga rzecz to już jest Vinted i druga rzecz jest w rozmiarze M. Żałuję może, że nie S, chociaż czasami ja do pracy ubieram się w bardzo grube bluzy, więc taka katana. A co wiecie, tak serio, jak to kupiłam i to mi przyszło, to mi się przypomniała taka nazwa jak skafander. Pamiętacie to? A jak jesteście młode, to ja Was informuję, że my kiedyś, za czasów szkolnych, na takie katany mówiliśmy po prostu skafander. To tak jak kiedyś moja mama na przykład na portfel mówiła piterek. Czy ktoś mówi jeszcze piterek? Dajcie znać w komentarzach. Więc ja sobie takie coś kupiłam, chyba za około 50 zł. Dziewczyna liczy 80, hej, ja tutaj no, też tak się szarpnęłam finansowo, jeżeli chodzi o Vinted. Dziewczyna była nieugięta, ona w ogóle targowanie 50, nie ma mowy w ogóle, płacisz tyle, ile wystawiłam i koniec. Uderzył mi gorąco. O, ja pierdykam akurat w momencie, kiedy nagrywam coś w skafandrze. Oj, dziewczyny. Oby Was to nie spotkało. Okej, w nocy nawet, to jest najgorsze. Nie wiem, dlaczego ja mam zaraz taki... Opuść rękawy, tak, zapnij się, bo mój mąż mi mówi, że ja w tej katanie wyglądam niezbyt atrakcyjnie. No ja się wcale nie dziwię, bo przykrywa ona moje atrybuty, jakie są pupa, biust, wszystko, talia, osy, ale tu ma być wygodnie, tu ma być ciepło, kolor zacny, teraz bardzo modny. Co myślicie? Ja jestem w ogóle zafascynowana i tym półokrągłym wykończeniem. Naprawdę, podoba mi się to.
Także taką katankę sobie Różenka sprawiła na Vintedzie, to jest marka Reserve. Jeżeli komuś ona bardzo wpadnie w oko, wystarczy, sobie zerknie na Vintedzie, bo jest tam trochę tego. Ja nie wiem, dlaczego dziewczyny wyprzedają. Czy to nie jest modne już? Ale mam suche włosy. Rzeczywiście olejek potrzebny od zaraz. No dobra, więc koniec o tej katanie. Przechodzimy do kolejnej. I tutaj bardzo... A nie, wróć, bo to może ładnie zaprezentuję. Chwila, bo ja mam brązową katanę. Tak, i od razu rękawki, tak. Tak. I do tej katany ogólnie, może nie do tej katany, po prostu musiałam sobie kupić szoperkę, ponieważ moja z Reserve czarna się zwyczajnie posypała, ale kiedy zorientowałam się, ile lat jestem w jej posiadaniu, to myślę sobie, wcale się nie dziwię. I sobie na stronie Parfois, dokładnie, zamówiłam, bo ja uwielbiam z Parfois torebki. Nie miałam możliwości być w Warszawie, więc sobie zamówiłam drugą internetową i jestem bardzo zadowolona, ponieważ do tej torby mieści mi się mój matchfit, karma dla psa, ostatnio piję sporo Oshi, więc Oshi, kalendarz, wszystko. Nie ma tutaj czegoś takiego, że lazłam do pracy, szłam, podążałam, biegłam z radością w oczach do pracy. Słuchajcie, gdzieś tam obładowana jeszcze dodatkowymi światami, więc taka szoperka naprawdę jest rewelacyjna. I co jest z niej fajne? Chyba 139 zł. Podszewka tutaj jest, tu mam chusteczki, tylko ładowarkę i jakiś błyszczyk. Nie, nieważne, ale jest jedna taka kieszonka i tutaj jest bardzo fajny kolor, taki zamsz, ale o czym najważniejszym chciałam powiedzieć. Często szoperki są tylko gdzieś na jakiegoś napa, a jak ja będę zimą podążać do pracy, w zaspy, śnieżyce, co prawda mam około 3 minut do pracy, nieważne, ale ona ma suwak. I tu mi nie napada, bo nieraz było tak, że jak szłam gdzieś śnieg, to mi napadało. Także taką szoperkę sobie zakupiłam za 139 zł i chyba 99 groszy. Ok, żeby nie przerywać, to od razu pokazuję Wam drugą katanę, którą kupiłam sobie też na Vintedzie. Nie wiem dlaczego, bo mnie naszło, bo miałam taką chęć, słuchajcie. Na Vintedzie to jest tak jak w lumpeksie. Ja pieniędzy nie liczę. Poza 5 zł kupiłam sobie taką kurteczkę i nie wiem, po prostu pomyślałam o Halloween. Może trochę zainspirowałam się dynią, nie wiem. Ale co mnie skłoniło do kupienia takiej kurteczki? Ano skłoniło mnie to, że ma kaptur, że jest w fajnym takim jarzębinowym, bardziej dyniowym kolorze. I powiem Wam szczerze, ja nie wiem, jak ja w tym kolorze wyglądam, czy ładnie, czy nieładnie, ale czuję się dobrze i kurteczka jest bardzo wygodna. Ma też półokrągłe wykończenie, co bardzo mi się podoba, naprawdę, chyba to mnie przekonało. Jest to rozmiar S i to jest firma ta George, czy nie wiem, jakoś tak. Ale tak to się prezentuje. I słuchajcie, trochę jestem zirytowana tymi kurtkami, jak tam Reserve, Sinsai, HM, że to wszystko takie jest na jedno kopyto, że właśnie często nie ma kaptura, że gdzieś są tylko tam takie właśnie kolory. No ja sobie na przykład kurtki waniliowej nie kupię, bo już taką mam z lumpeksu, no nie? Więc taką sobie zakupiłam. Co myślicie o kolorze jarzębinowym? I czy przy moim wzroście masy, obecnie 3-kilogramowym, nie przypominam jeszcze dyni, prawda? Bardziej taką jarzębinkę. Więc jest ok. Jeszcze raz tył. Przechodzimy dalej. Kontynuując. Basicowe bluzeczki. Ja je po prostu uwielbiam. I nie wypieram się. Mam na sobie pomarańczowy stanik. Po prostu. Tak się ułożyło. Takiego dziś dokonałam wyboru. Słuchajcie, basicowe bluzeczki. Trochę się wkurzyłam, ponieważ byłam w HM-ie i kupiłam sobie w takim kolorze i były chyba takie śnieżno-białe, takie wiecie, takie jak zęby Ibisza, bo nawet nie moje, zęby Ibisza. I kurczę, na stronie zamawiałam białe i przyszły mi takie kremowe, złamana biel, bo zamówiłam sobie 2 sztuki. Trochę jestem rozczarowana, zgłębię ten temat, bo dziś będę w HM-ie, muszę jedne jeansy oddać, więc jeszcze zobaczę. Ale to jest coś naprawdę fajnego, bo ja już tak prałam, nosiłam, więc mogę Wam serdecznie polecić. Wykonanie tutaj przy kołnierzyku jest rewelacyjne. Jeżeli chodzi o to, tutaj też wygląda fajnie. Takie bluzki, mi się wydaje, każda z nas powinna mieć w swojej szafie.
bo to jest coś takiego, że dżinsy i już mogę sobie wyjść. Więc ja sobie jeszcze zakupiłam w takim kolorze, ta jest uprana, niewyprasowana, w takim melanżowym beżu. Zakupiłam sobie również tradycyjną czarną i teraz Wam jeszcze podam cenę. Tradycyjna czarna, cenę Wam nie podam, bo kupowałam to przez internet, ale nie pamiętam. No nieważne. I jeszcze taki beżyk. Także mam cztery kolory tych bluzek i naprawdę uważam, że każda z nas takie bluzki powinna mieć. I co jest najfajniejsze? Ja sobie jakiś czas temu zakupiłam taki pakiet też kilka w Hausie, no nie? Ale już jak kilkukrotnie wybrałam te z Hausa, to zrobiły się takie jak dla nastolatki, czyli przed pępucha. Ja jestem w takim wieku, że pępucha już nie wietrzę, dbam o swoje tutaj lędźwia, o wszystko, ma być zakryte, ma być ciepełko, ma być ogrzane. Natomiast tu muszę Wam to pokazać, bo tu mówię, już prałam, że te bluzki są dłuższe i to jest fascynujące. Nawet jeżeli jakimś cudem, nie wiem, by mi się delikatnie skuliły, no to i tak będę w stanie to tak po polsku wkasać w portasy i właśnie zabezpieczyć tutaj swoje rejony, gdzie może mnie przewietrz. Także serdecznie Wam polecam. Ale zaraz zapytacie, czy ja jestem chora, co się stało, czemu nie ma nic z lumpeksu. Jest, jest. Wyprane. Czeka na swoją premierę, ale spójrzcie na metkę. Jak to się czyta? Ale będzie wtopa. The All The Stories. A jak nie, no to po prostu pokazuję Wam metkę, czytajcie sobie prawidłowo. I to jest sweterek, który kupiłam u pani Ali. To jest, dlaczego ja też tak, nie wiem, podniecam się, kiedy czytam tą markę. No dlatego, że Renata ją uwielbia. Ja często jestem tam w tym sklepie. Nic mi się tam nie podoba, oprócz tego, że mają tam buty Veja i fajną biżuterię i czasami jakąś fajną galanterię, czyli jakieś tam portfeliki, takie inne rzeczy. Natomiast jeżeli chodzi o ciuch, to jest totalnie nie na mój portfel i totalnie nie na mój styl. Ale sweterek przepiękny, w takim burgundowym, jakże modnym w tym sezonie kolorze. Chyba 12 zł, słuchajcie, nawet tu była jakaś godzina totalnie po dostawie, więc na przykład teraz jest już która? O, 5 po drugiej jest to. Jak teraz jeszcze gdzieś tam dla Was coś nagram i pojadę w miasto, na pewno wejdę i może też trafię na jedną, wiecie, skromną perełeczkę. Gdzieś mi to już oblazło franki sierścią. Kuziwa, nawet jeszcze nie nosiłam, tylko brałam. Przymierzam. No i jak? Petarda. Ja uważam, że petarda. Chociaż. Moi drodzy, ja bym się wcale... Może zaczeszę tutaj, zarzucę swoje przesuszone blond końcówki. Pięknie wykonane pod szyją. Co jest minusem? I co jest wielką wadą lumpeksów? To jest to, że jest tylko jeden rozmiar. Tu nie poprosisz Pani o na przykład M-kę. Ja takie sweterki jednak wolę w troszeczkę bardziej oversize'owym stylu, ale nie ma co narzekać. Uważam, że do jeansów, czy nawet do jakiejś, nie wiem, czarnej spódniczki, oficerek, tak jak ostatnio Renata na swoim Instagramie pokazuje, no to rzeczywiście gdzieś na pewno będę papugować, czy nawet jakieś fajne oksfordki, czy to, nie wiem, no takie te buty, wiecie. Wiecie, o co mi chodzi. I spódniczka, i fajne te rajstopy, te mokka. Ja powiedziałam siostrze, ty weź mi też takie fundni, bo ja też chcę takie ładne rajstopki, więc myślę sobie, że w takim zestawie będzie ok, ale też nie ma co narzekać, bo takich tradycyjnych jeansów też to prezentuje się bardzo fajnie. Bardzo fajnie też jest, że właśnie ten sweterek jest pod szyjkę i jest nawet milusi. Nigdzie mnie nie gryzie. No i co? Ostatnia rzecz, którą chciałam Wam pokazać. Ok, i ostatnia rzecz, którą sobie zakupiłam, to są buty Emu. Ja mam czarne Emu, troszeczkę wyższe, które naprawdę służyły mi kilka sezonów i pozwoliłam sobie nawet wystawić je na Vinted, bo są jeszcze w takim dość ok stanie. Natomiast stwierdziłam, że nadszedł czas rozstania, pożegnania i zainwestowania w inne. Emu troszeczkę inne, jeżeli chodzi o kolor. I mam nadzieję, że tutaj to widzicie, że to jest taki fajny brązik. Bo też muszę powiedzieć, że w tamtym roku zakupiłam sobie dwie pary z marki Bench, takich butów wiązanych, ale uwierzcie mi, kiedy ja chcę wyskoczyć na fajeczkę tak szybko w pracy
I nie chcę tego robić w cienkich adidasach, bo najczęściej w takich pracuję, to emo to jest najlepsze rozwiązanie, zresztą te buty są mega wygodne. Miałam agi, ale jestem fanką emu i bardzo fajnie mi się sprawdzają, natomiast pomyślałam sobie, że teraz zdecyduję się na te troszeczkę krótsze, bo w tych dłuższych, szczególnie w jeansach, wyglądało to trochę dziwnie. Cena, no to tak jak mówił, ja nie czekałam na żadną promocję, po prostu zakupiłam te buty i zapłaciłam za nie 669 zł, ale wiem, że posłużą mi kilka lat i wiem, że będę z nich zadowolona, no bo tak jak wspominałam, to nie moja pierwsza para. Także rewelacyjnie, już sobie tutaj wciskam na nóżkę. Na początku powiem Wam, że ja zawsze, tak jak w tamtych emu, miałam taki, mówię, o kuźwa, za małe sobie kupiłam, że tak trochę ściskałam, ale ta wełna meryno, ona się tam troszeczkę ubije, więc musicie o tym pamiętać, jeżeli będziecie kupować tego typu buty, więc ja teraz się nich zaprezentuję. I tutaj może nie będzie jakiegoś wielkiego szału, tutaj nie będzie takiego wow, chociaż nie wiem, ja jeszcze tak naprawdę do jeansów ich nie sprawdzałam tej długości. Dobra, bo żeby wiedzieć, o czym w ogóle gadam, to tutaj sobie zerknę. No raczej żaden Massimo by mnie nie zaczepił w tego typu butach. Ale nie o to chodzi, ma być ciepłe, ma być wygodnie, ma być w miarę fajnie, więc naprawdę mi się podobają, są rewelacyjne. Ja już gdzieś widzę to do brązowych leginsów i do takich, wiecie, wystających, waniliowych. No teraz poza jaką jest, do góry kołami po prostu, do góry kołami sobie Franka odpoczywa. Więc, więc tak, emu, po prostu, co ja więcej mogę powiedzieć? Fajne jest to, że właśnie szybko się je wkłada, szybko się je ściąga, że tak naprawdę do większości rzeczy możemy je nosić, że dają ten komfort ciepła. Ja jeszcze dorwałam ten taki impregnat, jeżeli chodzi o wodoodporność z Action, czy ja mówię Action, niech będzie z Actiona, za 8 ileś i będę te buty tym traktowała, żeby jeszcze bardziej zabezpieczyć je przed przemaczeniem, bo rzeczywiście tutaj nie zagwarantuję Wam, bo moje poprzednie emu gdzieś już po kilku latach, gdzieś przy takim staniu, w śniegu, gdzieś tam delikatnie, może nie przemiękały, ale czułam już takie zimno. Dlatego też brązowa torba, bo tu mam zestaw. O Jezu, co za brak kondycji. No, pasuje. Także jest ok. Mam nadzieję tylko, że jak nie włączam, czy ja, wiecie co ja robię? Ja jak coś kupuję w cenie regularnej, prawda, i się szarpnę finansowo, to na przykład nie wracam na tą stronę, żeby sprawdzić, czy jest na promocji. Ja wiem, że niektórzy robią tak, że kupią, ja tego nie robię. Ja jak kupiłam, to kupiłam, nie sprawdzam, bo potem będę się irytować, nie kombinuję, więc te buty na pewno ze mną już zostaną. I co mówiłam o tych, że Agi mi, bo właśnie myśl mi uciekła. Najgorzej to się, słuchajcie, nagrywa na głodnego. To Wam powiem szczerze, bo ja gdzieś już fantazjuję, co będę zaraz konsumowała, bo jestem już głodna, bo to jest godzina, która... Jezus Maria, 15 po drugiej. No przecież jak ja teraz, zanim ja zjem, kawy się napiję, ja muszę się wyrobić przed czwartą, bo u nas po godzinie 16, jak 15 w ogóle. O matko, no tak, bo to zaraz te urzędniczki, to wszystko jak to wylegnie, to będą kolejki i tak dalej, więc sprężam się. Polecam Wam emu. Naprawdę rewelacyjnie. Ja jeżeli chodzi o agi, one mi się kompletnie nie sprawdziły, je sprzedałam. Bardzo sztywna podeszwa. Tutaj ta podeszwa jest miękka, fajnie się w tych butach chodzi. Może jak ktoś sobie pierwszy raz sprawi te buty, to trzeba się trochę do nich przyzwyczaić. Ale też muszę Wam powiedzieć jedną rzecz, bo ja marzyłam o takich jaśniutkich, wiecie, w pracy, prawda, mieć do pracy, bo tam no, ja nie mam żadnej piwnicy, to jest na ziemi budynek, gdzie wiecie, nie ma, no jest zimno. Nie pomyślałam o podłogowym ogrzewaniu, no, nigdy nie budowałam domu, nie miałam jakiegoś specjalnego doradcy, więc są tylko płytki i trochę ciągnie trochę. Trzeba sobie na mnie jakiś dywanik pod biureczko zakupić. Ale sprawa wygląda tak, że zakupiłam takie emu, coś jak emu w Daśmanie czy w CCC, tam za 120 zł. Kochane moje, ja widzę czasami na ulicach miast, jak dziewczynom niemiłosiernie koślawią się nogi w tych butach. W tym tego nie ma. Nie kupujcie tej tanizny, bo po pierwsze w tym się noga poci, koślawi, to naprawdę nie jest dobry wybór. Lepiej poszukać gdzieś, nawet lekko używanych, nawet na jakiejś promocji. Mamy te jeszcze Zalando Lounge, koleżanka ostatnio mówiła, że były fajne promocje.
to naprawdę skupcie się na zakupie oryginalnych tych butów. Nie kupujcie tego totalnego badziewia, bo mówię Wam szczerze, ja wydałam 120 zł, bo mówię tam, koleżanka moja na przykład kiedyś, pamiętam, kupowała w Biedrze sobie po 2-3 pary. Jaki sens? Lepiej kupić już rzecz oryginalną, że wiemy, że tutaj nic się nie będzie działo. Zwróćcie uwagę na dziewczyny, które chodzą w tych tandetach. Przepraszam za słowo, ale taka jest prawda. Jak sobie koślawią stopy? To jest nie do polecenia. Więc ja Wam polecam oryginalne buty i tak dalej. Więc jeszcze moje jeszcze swojej premiery nie miałem, bo ciepło. To nie jest tak, że teraz mam nowe buty i będę czekała na to zimno. Mam nadzieję, że ta zima będzie naprawdę łagodna i że tak często nie będę. Co tutaj? Coś, dobra. Nieistotne. Kochani moi, mam nadzieję, że fajnie Wam się ze mną spędziło te kilka minut. I mam nadzieję, że będę systematycznie nagrywała, tak jak sobie obiecałam. Trzymajcie kciuki, żebym gdzieś puzzle dokończyła. I trzymajcie kciuki za to, że może ten filmik będzie miał jakąś kontynuację w postaci dogrania tego, co na przykład złowię gdzieś na lumpeksie. Jak nie, to widzimy się w następnym filmiku. Kciukujcie, subskrybujcie, bo wiecie, że będzie nam ogromnie miło. Do następnego. Pa, pa!